trwa proces rejestracji osób chętnych zaszczepić się przeciw COVID-19. Pierwszeństwo zapisów mają seniorzy według harmonogramu Narodowego Programu Szczepień. Dla osób starszych internetowe zapisy mogą sprawiać wiele problemów i tutaj z pomocą wyszli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Już od wczoraj został uruchomiony numer infolinii 800-100-115. To jest infolinia właśnie przeznaczona dla seniorów, gdzie żołnierze udzielają wsparcia, pomagają w instruowaniu, jak się zarejestrować. No i wszelkie informacje udzielają, gdzie te osoby mogą się zgłaszać, w jaki sposób mogą się rejestrować. Specjalna infolinia ma ułatwić seniorom proces rejestracji i samego szczepienia. Nasi żołnierze zbierają takie informacje, które z tych osób potrzebują takiej pomocy, później pomagają w załatwieniu wszelkich formalności, czyli lub takiej rejestracji zdalnej, lub też rejestracji w danej przychodni, gdzie te osoby w swoim rejonie będą mogły zostać zaszczepione. Jeżeli seniorzy nie będą w stanie sami się zarejestrować, to wojskowi oferują swój sprzęt. Te osoby starsze, ci nasi kombatanci, no nie posiadają też takich urządzeń elektronicznych, przy pomocy których można dokonać tej rejestracji przez stronę internetową, lub też mają problem, że tak powiem, z wykonaniem połączenia telefonicznego. To też tutaj nasi żołnierze jak najbardziej dojadą na miejsce do tych osób i w ten sposób pomogą tym osobom się zarejestrować. Terytorialsi pomagają w procesie rejestracji, a także będą dowodzić seniorów do punktów szczepień. Oczywiście też później i po szczepieniu to będzie taki monitoring tych osób, czyli będziemy też kontaktowali się w celu ustalenia samopoczucia po tym szczepieniu, jak te osoby się czują. I przy tej pierwszej dawce, jak również i po tej drugiej dawce szczepionki, którą przyjął. Wojska Obrony Terytorialnej od początku epidemii angażują się w pomoc dla osób starszych, potrzebujących. Nie zapominają również o kombatantach. Specjalna infolinia pod numerem telefonu 800-100-115 dostępna jest codziennie w godzinach od 7:30 do 19:30.